postępowanie się toczy, więc Trybunał go rozpatruje, to chodzi o, tak naprawdę go sprawa została odroczona celem sprecyzowania na piśmie zarzutów oraz zajęcia stanowiska przez strony, aczkolwiek rzecznik wskazując ten wzorzec z artykułu 42, który mówi m.in. o zasadzie domniemania niewinności, o prawie do obrony, o konieczności wyraźnego określenia czynów zabronionych, w istocie wskazywał to w treści wniosku i wskazywały na to strony. No ale Trybunał podjął formalną decyzję o odroczeniu rozprawy. Mam nadzieję, że wczesną jesienią ta rozprawa się odbędzie i Trybunał będzie mógł podjąć ostateczną decyzję co do niezgodności tych przepisów z Konstytucją. Z czyjej inicjatywy powstał wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny? Czy była to inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też była to inspiracja Polskiego Związku Łowieckiego lub też szeregowych członków tego związku kierujących swoje zastrzeżenia do Rzecznika? No, oczywiście wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego jest wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, ale Rzecznik podjął tą sprawę i zajął się tą sprawą po skargach członków Polskiego Związku Łowieckiego, którzy w stosunku do których przeprowadzono postępowania dyscyplinarne i orzeczono właśnie takie kary, które przede wszystkim nie podlegają kognicji sądów powszechnych. W szczególności chodzi tutaj o karę zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat oraz karę nagany. W tych przypadkach także skierowane zostały samodzielnie przez skarżących dwie skargi konstytucyjne. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich doszedł do wniosku, że ten problem ma znaczenie szersze, że nie dotyczy to także prawa do sądu, ale także zapewnienia obwinionym w postępowaniu dyscyplinarnym gwarancji, odpowiednich gwarancji procesowych zgodnie z artykułem 2 Konstytucji, czyli zasadą demokratycznego państwa prawnego i wynikającej z niej zasadą poprawnej legislacji. No i wreszcie, tak jak już miałem okazję dzisiaj ten wniosek uzupełnić, także z gwarancjami zawartymi w artykule 42 Konstytucji. Czy rzecznik zamierza wnieść pod rozpatrzenie Trybunału Konstytucyjnego monopol, jaki posiada Polski Związek Łowiecki na dysponowanie prawem do wykonywania polowania? Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich tego nie dotyczy. To jest zupełnie inna sprawa. Celem tego wniosku wniesionego do Trybunału Konstytucyjnego jest zapewnienie odpowiednich gwarancji, odpowiedniego kształtu modelu postępowania dyscyplinarnego. Ten wniosek nie kwestionuje obowiązkowej przynależności dla osób, które chcą wykonywać polowanie do Polskiego Związku Łowieckiego. To jest odrębnie inna kwestia, więc ja nie jestem w stanie takiej odpowiedzi udzielić. Mogę tylko potwierdzić, że w ostatnim czasie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Polskiego Związku Działkowców wpływają do rzecznika skargi kwestionujące właśnie ten monopol Polskiego Związku Łowieckiego, ale trzeba mieć pełną świadomość, że jest to inna organizacja wykonująca inne zadania i w związku z tym tutaj nie ma takiej bezpośredniej paraleli pomiędzy kwestią organizacji działkowców czy kwestią organizacji myśliwych. Natomiast w związku z tym, że takie skargi do biura rzecznika wpływają, no na pewno rzecznik będzie je analizował. Czy rzecznik spotkał się z negatywnym stanowiskiem wobec zamiaru zaskarżenia sądownictwa łowieckiego do Trybunału Konstytucyjnego? Jeżeli tak, to z czyjej strony? Nie, nikt nie wyraził w stosunku do rzecznika stanowiska. Nie jest on mi znany. Znane jest mi stanowisko doktryny. Pewne komentarze, na przykład do prawa łowieckiego, negatywnie oceniają zarzuty niekonstytucyjności w tym względzie. No oczywiście takie jest prawo, bym powiedział, komentatorów. Natomiast jak Państwo też wiecie, pozytywne stanowisko, w pełni popierające stanowisko rzecznika zajął prokurator generalny, także żądając stwierdzenia niezgodności z konstytucją tych przepisów. Oczywiście ostateczna decyzja będzie należeć do Trybunału Konstytucyjnego. Czy w procesie przygotowywania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kontaktowało się z Ministerstwem Środowiska?
powołanym w ustawie do nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim lub też ze Związkiem Łowieckim? A jeśli tak, to z jakim stanowiskiem ze strony tych instytucji rzecznik się... Tak, oczywiście rzecznik praw obywatelskich występował w tej sprawie do ministra środowiska. No jest praktyką rzecznika, że zawsze takie zarzuty związane z koniecznością zmiany ustawy najpierw kierowane są do organów administracji rządowych posiadających inicjatywę ustawodawczą. Minister środowiska uchylił się od odpowiedzi co do niezgodności, wskazując, że jedynym organem właściwym w tym względzie jest Trybunał, ale jednocześnie zadeklarował rozważenie podjęcia pracy i inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. No do dzisiaj, pomimo kolejnych nowelizacji prawa łowieckiego, to nie nastąpiło. Ministerstwo Środowiska tym tematem się nie zajęło, w związku z tym ten wniosek rzecznika do Trybunału był konieczny. Jeszcze pan skomentuje, jeśli można, tą sytuację dwóch wniosków. Czy rzecznik się do nich przyłączył, czy zamierza przyłączyć? Chodzi panu o skargi konstytucyjne. Tak, ponieważ zarzuty są te same, mianowicie dotyczą artykułu 33 ustęp 6 prawa łowieckiego w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza możliwość wniesienia skargi do sądu powszechnego, czyli kontroli nałożenia takich sankcji dyscyplinarnych innych niż związane z wykluczeniem czy skreśleniem z listy członków. To rzecznik przyłączył się do tych dwóch skarg konstytucyjnych z taką samą argumentacją, jaka znalazła się w samodzielnym wniosku rzecznika praw obywatelskich, czyli żądając stwierdzenia niezgodności z konstytucją tychże przepisów, ale co pragnę podkreślić, wniosek abstrakcyjny rzecznika jest szerszy. W związku z tym podejrzewam, że dlatego Trybunał Konstytucyjny postanowił rozpoznawać właśnie ten wniosek w pierwszej kolejności.